Cześć wszystkim, tutaj Benku i witam was w kolejnym odcinku mojego wymarzonego chłopaka. Tak, to jest nasza piękna Teyra Ruszamaran z przedziwnym blaskiem słońca na nosie. Och nie, to chyba znaczy, że musimy przepudrować, tam ktoś stał? Boże, o mamy, że ktoś ze mną stoi. Więc tak, jesteśmy w kolejnym odcinku wymarzonego chłopaka. Nie wiem za bardzo, co mam teraz robić. Staram się rozejrzeć, tak, to był SMS. But I'm gonna ignore that. Generalnie Teyra ostatnio... Marcin poszedł robić coś dziwnego. Przez jakiś czas mam go z głowy, daliśmy gazetę i w sumie nie wiem, co teraz mam robić. Ja tradycyjnie pewnie rozejrzymy się i poszukamy czegoś. Jest tak, bany zwanej Olą tutaj nie ma. Bo my wciąż jesteśmy w tym samym dniu, dniu 7 w południe. Dobra, Marcin jest szczęśliwie zajęty. Albo Elwira znów coś kradnie. Czego na razie nie widzę, żeby coś takiego tworzyła. Ale zamiast domek numer 6, na przykład, czy numer 9, powinno być napisane twój domek, domek Elwiry. Sik! Tak, dziękuję. Tak, i teraz będzie milion komentarzy o treści na zdrowie. Kota już znalazłam. Co będę teraz porobić? Jest południe. Jak nic innego nie wymyślam, to pójdę do pracy, ale mam nadzieję, że jednak uda mi się, nie wiem, porozmawiać z Bany zwaną Olą. Bo z tego co pamiętam, ona ostatnio leżała gdzieś na plaży. A ten przyklas sobie już poszedł. Zdecydowanie zaczyna mi powolutku już przeszkadzać ta muzyka. Ale innej nie ma. Co tam Bany zwaną Olą? Może ty się do mnie chcesz, Nie wyglądasz mnie taką. Co ja mam zrobić? No, a nie, chcesz, okej? Okay? Hej, skarbie, chyba jesteś tu dość popularna. Rozmawiałam z gościem, który chciał mi sprzedać okulary przeciwsłoneczne i pytał o ciebie. Czy to był Rasta? Tak, to on! Zostałaś żołnierzem armii. Tak, lecę na Woleksa. Nie, ale powiedział, że będzie miał oko na Elwirę. Może pójdę go znaleźć i dowiem się, czego chce. Nie no, słuchajcie, jeśli Boleks mnie szuka, miłości mojego życia, Boleksie, chodź. Będziesz moim wymarzonym chłopakiem, Bolek, chodź. Ej, nadal prowadzisz śledztwo w sprawie kradzieży? Tak, pomóż mi. Jasne. Widziałeś albo słyszałeś coś ważnego? Możliwe. Dostałem dziś dziwną wiadomość od kogoś, kto chce sprzedać starą, rodzinną biżuterię. Pomyślałem, że cię to zainteresuje. Bardzo ciekawe. Odpowiedziałeś? Jeszcze nie. Mam się umówić na spotkanie? Tak. Absolutnie. Jeśli to te skradzione rzeczy, to złapiemy złodzieja na gorącym uczynku. Umówię się na wieczór. Spotkajmy się na promenadzie wczesnym wieczorem i wprowadzimy ten plan w życie. Dobrze, będę. Ach, mam randkę z Boleksem. A w ogóle czekajcie, bo ktoś z was mi powiedział, że jeśli przyjdę na Boleksa z kwiatkami, nacisnę na niego kwiatkami, wiecie, moimi, to będę mogła kupić Boleksa. Hej! Mam tu piękną biżuterię. Nie, żeby ktoś tak piękny jak ty jej potrzebował, ale może masz brzydką koleżankę? Tak. Nie, słuchajcie, no nie mogę kupić Boleksa. Się próbuję, ale nie chcę tych kwiatków. Zegary, zegarki, importowane prosto z Hongkongu. Nie, no słuchajcie, nie mogę mu sprzedać kwiatków. Widzicie, niestety chciałabym kupić sobie Boleksa, ale on mi na to nie pozwala. No dobra. Co dalej? Bany z Wanolą. Słuchaj, mamy misję szpiegowską! Hej, skarbie, tu jesteś. Kocham te plany. Interesująco. Słuchaj, chcesz dziś pójść ze mną potańczyć? Fajny pomysł, ale potrzebujemy nowych ciuchów. Chodźmy na zakupy. Muszę szybko zdobyć trochę gotówki, więc się zbierajmy. Oho! Czyż wyszła pracować do ziarni? Już jest wczesny wieczór? O, demyt! To muszę szybko biec po te ciuchy. Gdyż w sumie ja mam chyba zajebiaszcze ciuchy, nie? Nie wiem, jak to jest. Bo już jest wieczór! Ja muszę już spotkać z Boleksem! No, wydaje mi się, że ja mam już ciuchy. Czekajcie, pójdziemy do tej przybierani na dole. Teraz ubierz się w coś porządnego. Biegnij do Boleksa, nie ma czasu teraz spędzać czasu z Bany zwaną Olą. No. Jak mam je użyć? No.
Aha, bo ja mam te kwiatki nieszczęsne, już. To było takie eleganckie niby. Gotowe, gotowe. Eleganckie, boże jakie to są obciachowe. Straszliwie wyglądają te buty, ale... Okej. A jeszcze będę musiała przetestować, bo napisaliście mi, że jedne z majtek, które są do kostiumu kąpielowego, to są stringi. Nie chcę, gotowa. Że wiecie, że będę mogła ubrać te restringi. To już w ogóle będzie mistrzostwo świata. Ale to musimy zacząć robić. Dobra. I teraz tak, bo ja mam już szałowe ciuchy, nie wiem jak aktywane. W sensie w tym sklepie nie mają już nic droższego, co mogłabym kupić. Bo że wiecie, nowa dostawa była. Jest tam dziwane? No nie ma. Chyba, że to Bany poszła pracować, bo tej raz już, wiecie, dziano. No ewidentnie. Dobra. Słuchajcie, to nie ma co. Jesteśmy na promenadzie. To jest promenada, tak? Trzeba szukać Bolexa. Jestem policjantem! Tejra policjantem, tak. Bolek, zbiegam po promenadzie i cię nie widzę! Dobrze czekasz, gdzie czekałeś. No nie. Świetnie. Gdzie byście wszyscy polaźli? Jak znowu znajdę tego psychopatę Marcina. Bo one miałeś potańczyć, więc Bany może to też nie być przy dyskotece. Ale miałam się spotkać wczesnym wieczorem z Bolexem, a jest wczesny wieczór. I Bolexa nie widzę. Mijam za to różnych plażowiczów. Oho, tam coś jest chyba. Też nie, nie mogę. Bo to jest tylko ten gościu od tego, od ćwiczeń. Czy oni się wszyscy rozleźli, no? Jesus. Lepiej, żeby pani z Vanolą była w domu. Jesteś, ubieraj się. Gotowa na imprezę? Masz ochotę na trochę rywalizacji? Zobaczymy, która z nas będzie dziś bardziej szykowna, okej? Bitch, please, mam najdroższe ciuchy w kurorcie. Okej, ale ostrzegam cię, znalazłam w sklepie bajeczny ciuch. Kupiłaś coś nowego, czy musisz pójść na zakupy? Nie muszę pójść na zakupy, jestem zajebiaszczą Tejrą. No, pokaż. Fajne! No i? Wow, mała, wyglądasz oszałamiająco. Jeśli już nie jest na maksa zazdrosny, to będzie. Hej, skarbie, ty też wyglądasz nieziemsko. Wystarczająco dobrze dla Michała? Wystarczająco dobrze dla wszystkich fajnych gości. No, niech ten Michał spróbuje powiedzieć, że pan nie jest dla niego wystarczająco dobra. Coś jeszcze mam pogadać? Idziemy? Tak! Jeszcze chwilę. Muszę się umalować. Muszę się trochę umalować. Zaraz tak, wrócę. Muszę poprawić make-up przed wyjściem, nie ma bata. Czas na nową odsłonę różu amarantu. Tak, bo ja mam nowy plan. Co to jest szminka? O, Jesus. Bo tak naprawdę mam nowy plan na makijaż różu amarant, ale to zaraz zobaczycie. Teraz zrobimy tak, że będziemy do połowy poziomo. O, czekajcie. Tak? Tak? I oczy muszą być różowe w związku z tym. Róż amarant! Tak. To jest nowa Tejra. To jest właśnie tak. Piękna, piękna. Nie pogadasz, po prostu, no teraz możemy iść, teraz jest to... Znaczy, tak naprawdę to fajnie było jeszcze włosy zafarbować, ty. Wiem, stroluję, pójdę zafarbować włosy. Czekaj, Bany, zaraz wrócę, jak będę miała nowe włosy. To było gdzieś tam. Bo wiecie, dawno włosy się farbowałam i takie tam...
zdziwiszka na włosów, to było chyba tutaj. Tak, to jest właśnie moja zdolność, ja nigdy nie mogę zapomnieć, że to jest domek. Stylizuj mnie! No. Ty, szefowa stylizacji, nie? Mi się wydawało, że to gdzieś tutaj przy plaży mieszkałaś. Chyba, że tu? Nie? Jesus, ja i moja pamięć do tej gry. A może po tej samej stronie co ja, tylko że domek tutaj. Siódemce, bo to siódemka też mi coś nie da. Czemu nie zaznaczają tych domków? Tak! Dziękuję bardzo. Damy włosy. Chciałabyś, żebym cię trochę bardziej wystylizowała? Tak! Byłoby świetnie! Tak, 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 tak! Czas się zmienić, tak zupełnie. Żeby Tejra była Tejrą. Ponieważ chcemy się odróżniać od Oli. Tak, o tak, tak, tak. To jest... Chyba, że zrobimy się na... Nie no, to jest... Perfect. Tak. Apolonia, dzięki. No to teraz Bany możemy rywalizować o to, która wygląda ładniej. Chociaż zasadniczo powinnam kibicować Bany, nie Tejrze. Ale no. Come on, baby. Come on, baby, rock my fire. Idziemy? Tak. Tak. Czas się zabawić. Yep. Oh, I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. Czy zatrzymałaś po coś? Ja już myślałam, że to jest ciemnie. I'm a mortal, you know what I mean. A gdzie jest mój bolex? And I do my little turn on catwalk. Nio. Yeah, all the catwalk. All the catwalk, yeah. I shake my little touch all the catwalk. Ostatnie poszukiwanie Bolaxa, jeśli dalej się nie znajdzie, to sorry, sweetie, ale będę się bawić z Bunnyn. Ale chcę być pacjentą, to zapytaniera. Dobra, tu go nie widzę. Idziesz? Nie! Umówiłam się z Bolaxem, poczekaj. Stoi dalej? Stoi i nic dla mnie nie ma, okej. Okay. Może się z nim na jutro umówiłam. Nie wiem, tak się podnieciłam randką z Bolaxem, że nie zwróciłam uwagi kiedy. Ważne, że z Bolaxem. On jest jedyny normalny w tym kurorcie. Idę, pan jest pana Olo, chodź. Aha, bo jeszcze pewnie Michała będzie chciała zagadać. O Jesus, kobieto, czemu ty się go boisz? Jestem pewna, że on też na ciebie leci. No, come on. Aman. Aha, właśnie pierwsza. Widzimy? Chodzisz, czy się mnie pytasz o zdanie? Chodzisz, okej. Okay. Witaj. W czym mogę pomóc? No, przyjdź na imprezę! Dyskoteka jest dziś otwarta? Mogę wejść? Dobry wieczór. Witamy w dyskotece. Naszych szykownych gości dodajemy tu do listy VIP-ów. Porozmawiam z kierownikiem i dodam cię do listy. Dziękuję! VIP-owska, teraz VIP-owska. Uwała! Co tam, Bany? Chodź, gorąca lasko, zatańczymy? Tak! Potańczmy trochę. Tak, niech się podnieca. O Boże, nie! Nie, tego się nie spodziewałam! Nie, tak nie miało być! Tego się naprawdę nie spodziewałam! O! Dobra, nie jest za szybko, dam radę. Ale nie sądziłam, że będę musiała to robić sama! Szczęśliwie jest prosto. Dawaj, gorąca lasko! Gorąca teraz, gorąca! Góra, dół, dół, prawo, w dół. Boże, tego jest tak dużo! No ile jeszcze tego tańca! Tejra, ja wiem, że ty chcesz, żeby Stefan dla ciebie leciał, ale kurde! Tejra, don't do that! Bo jak teraz przegra, to się tak zdenerwuje!
raz, dwa, trzy. No proszę cię! Come on! Come on! O Jezu! Ja cię zarżnę po prostu w tej grze. Jestem spokojna, naprawdę jestem spokojna. Tej raje i kocie ruchy. Nie, nic nie powiem. Nie będę się denerwować. Nie będę się denerwować. Kompletnie jestem kwiatem lotosu. Jest! Boże! Dziękuję. Nigdy więcej. Yeah! DJ Bieber i teraz! Dobra, tu siedzi tam ten, to jest Stefan, czy to jest ten dupek od Elwiry, który bezimienny? Bezimienny! Nie, to Stefan! Hej, mała, wyglądasz bosko! Boże, i znowu ta mała! Świetny strój! Boże, ta gadka była beznadziejna! Co ty tu w ogóle robisz? Szef dał ci wolny wieczór? Hej, obsługa też musi się zabawić. Pany... Uuu, coś się stało? Co się stało? Oprócz tego, że pani na mnie weszła. Pany! Chodź, gorąca lasko, nie, zakończymy? Nie, nie, już nie. Może później. Przez niego mnie mdli. Muszę odetchnąć świeżym powietrzem. Okej. Okay. Koniec tego, nie będę znowu tańczyć. To jest... Co się dzieje? Dokąd idziesz? Było zbyt gorąco. Wróć tam, ja zaraz przyjdę. Dobra, do zobaczenia. Nie będę jej mówić o Elwirze. Bolek, z miłości mojego życia! Manu, niczym nie wiem, mogę do ciebie biec. Ty, mam SMS-y. Nawiązałem kontakt. Idziesz spotkać... Boże, Bolex ma mój numer. Spotkaj się ze mną na plaży. Jestem w drodze. No, jak to wyłączyć? Ej. Dawaj. Dawaj, bo tam jest... W ogóle jestem strasznie głodna. A głodna Tejra to nieszczęśliwa Tejra. Jedz coś. O, better. Nie wiem, czy mam przyjść tajnym wejściem. Nie, przybiegnę środkiem. Tak na chama, ale przy ścianie, żeby nie było. Nie widzę szmaty. Jest samotny! Poleksiu, mrrr. Tu jesteś! Samą porę. Był tu już? Nie, spotkanie jest przy ognisku. Słuchaj. Nie masz nic przeciwko, żebym tu został? Serce mi wali. Nie zniosę tego napięcia. Nie nadaje się do takich spraw. To napięcie! Ja mam się... Ja? Mam się bać złodzieja biżuterii? Śmieszne. Można tak pomyśleć, ale miałem złe doświadczenia. Ognisko mówisz? Lepiej już pójdę. To jest tak jak ten, jak w Król wie. Tam było drwią, kpią sobie z niebezpieczeństwa. I w tym momencie pojawiły się hieny. Dawaj. Tam ktoś rzeczywiście jest, czekajcie, Tejra się chowa po prostu. Best kryjówka ever. Coś jest. Złodzieju! Ty złodziejaszku! No chyba nie! Teraz biegnij! Nie daj mu uciec!
Nie, nie uciekniesz, nie ma takich... W ogóle nie ma szans! Czemu nic ode mnie szybszy? Domek numer 4. Dobra. Dobra, idę! Jestem policjantem! Teraz drużę prawa! A domek numer 4 to... Ty, ja nie wiem, co to... To jest dom Elwiry! Chyba, nie? No przez to, że z dołu wiedziałam, że biegł do domku numer 4, co nie? To jest już rzeczywiste. To było wiadomo, że w tym domku kradną. Ale Elwira ma kurna krzepę. Czemu Tejra nie może tak szybko biegać? Chciałabym złapać dziada. Raz! Dwa! Trzy! Mam cię! Czemu nie mogę tu wejść? Czemu? No jak to? No i co teraz? Przez okno nic nie widać. Światło jest gaszone. O lol! Ha, ha! I będę tak siedzieć i czekać, aż wyjdzie. Come out, wherever you are. No dobra. No, ale przynajmniej, że pomysł siedzenia było piski. Ale z kim mam o tym porozmawiać? Zrasta? Może Bolex mi pomoże? Boleksu! Więc taki Boleksiu, chodź ze mną do włamywacza, nie z domku numer 4. Bo nie mam innego pomysłu, tak? W sensie... Ale to takie smutne, no... Myślałam, że Bolex będzie jedynym normalnym facetem, a ten, wiesz, boję się złodzieja. O nie! No i nie mogę z nim Ja wiem, pójdę po Marcina. Tak, on jest taki męski w ogóle. Tam coś ta pani Harper przeżywała, że on taki umięśniony w ogóle. Ale w ogóle złodziej biega, ubranek złodziej po kurorcie, biegnie, chowa się w domku, tak. To jest przecież normalna. Czy mogę iść po Marcina, czy też nie? No litości! Mogę po prostu wejść do klubu? Nie, muszę nie wpuścić bramkarz. Bramkaś grzy. Witaj, w czym mo... Tak, chcę wejść. Dzięki. Panny! Jak? Złapałaś złodzieja? A skąd wiedziałaś? Nie wiem, czy to była Elwira, czy nie. Ukryła się w ciemnościach i uciekła. O nie, to takie denerwujące. Ale jesteś coraz bliżej. Słuchaj, nie myśl o tym i zabawmy się trochę. Muzyka jest świetna. Nie rób mi tego. Uff. Oho. Aha! Nie, sorry, muszę go śledzić. Gdzie on poszedł? Gdzie on poszedł, ja się pytam? Tak, wiem, że opuściłam banę zwaną Olą. A, chyba, że to jest tak, że on uciekł i Bany nie widziała, że on szedł do domku numer 4, tylko ja to widziałam jako osoba, która gra. Znaczy, Bany, wróć, Tejra. To by jeszcze miało wtedy jakiś sens, ale... Nie wiem, kamerę mam ci zamontować. Jesus. No dobra, słuchajcie, to nie ma co, to w takim razie trzeba zakończyć ten dzień. Bo już tańczyłam dyskotece i więcej nie zamierzam. I to jest... Po
prostu najbardziej frustrujące, męczące i najdłużej trwa. Mam nadzieję, że nie powiedzą mi, że muszę dzisiaj grać Joszkę, bo chyba grałam w poprzednim odcinku, prawda? Dobra, jesteśmy przy łóżku. Na koniec dzień. No dobra, słuchajcie, to ja tutaj nie będę po prostu czekać, zobaczymy się w następnym odcinku. Tak będzie chyba najlepiej, tylko zapiszę, jak się gra wczyta. Także dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że nie był za krótki, mimo wszystko był taki pełen emocji, połapaliśmy złodzieja. A w następnym odcinku, kto wie, może zobaczymy tej Revstringa? Dobra, trzymajcie się, pa pa!